Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, czcigodny ojcze dyrektorze, czcigodni ojcowie, kapłani, panowie ministrowie, szanowni państwo, rodzino Radia Maryja. Spotykamy się w miejscu szczególnym, w miejscu, które jest owocem działań naszej wspólnoty, które jest miejscem modlitwy, zadumy, ale i pamięci po tych, którzy nadali kierunek naszemu życiu społecznemu, którzy dbali o zachowanie polskości, dbali o zachowanie naszej tożsamości narodowej. Te postaci tu przed ołtarzem to właśnie ci ludzie, to nasi przodkowie. Kiedy wspólnie miałem zaszczyt odsłaniać tablicę upamiętniającą szlachetne i dzielne panie internowane w 1981 roku podczas stanu wojennego, wtedy na myśl przyszły mi dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie, które ma charakter starszy. Otóż nie dalej niż wczoraj obchodziliśmy 78. rocznicę napaści niemieckiej na Polskę. 17 września będziemy pamiętać o napaści drugiego naszego sąsiada na naszą ojczyznę. To była realizacja tajnej umowy 4 rozbioru Polski. I można by się zastanowić, czy rzeczywiście nasi przodkowie, ci, którzy wówczas żyli, zrobili dobrze, płacąc tak wysoką cenę za to wszystko, co się wydarzyło. Może ktoś zapytać, a cóż, może Niemcom należało oddać Gdańsk, który był wolnym miastem, może należało oddać korytarz? Tylko trzeba pamiętać o tym, że te żądania w kolejności byłyby coraz dalsze, coraz głębsze, bo pewnie zażądaliby Wielkopolski, zażądaliby Pomorza, zażądaliby Śląska i wtedy Polska praktycznie przestałaby istnieć. Co jeszcze mogłoby się wydarzyć? Otóż wtedy ci, którzy próbują z siebie zrzucić odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej, mogliby łatwiej to uczynić, bo nas obarczano by tym większą odpowiedzialnością za nie nasze zbrodnie. Przecież już teraz to się dzieje. Teraz to się dzieje. My musimy mówić prawdę, my musimy dawać świadectwo. Tak jak jest wyryte na tej tablicy, jak są wyryte słowa świętego Jana Pawła II, najwybitniejszego syna polskiej ziemi. Tak, wolność kosztuje. Państwowość kosztuje, suwerenność kosztuje, ale warto tą cenę zapłacić, dlatego że dzięki temu jesteśmy Polakami. Dzięki temu właśnie jesteśmy Polakami. Dziś, kiedy mamy wolne państwo, upominamy się o naprawę krzywd. Mówimy głośno o tym, jakie krzywdy wyrządzili Niemcy, napadając na Polskę. Mówimy o tym głośno i stanowczo. I choć wielu to się nie podoba, jesteśmy konsekwentni. Same straty materialne wynoszą blisko bilion amerykańskich dolarów. Amerykańskich dolarów. Same straty materialne, przecież straty ludzkie są olbrzymie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że miejsce, to sanktuarium jest też szczególne ze względu na kaplicę, która upamiętnia tych naszych rodaków, którzy oddali własne życie, żeby chronić swoich sąsiadów, Żydów. To poświęcenie godne najwyższego szacunku. To poświęcenie godne najwyższego szacunku. I druga myśl związana
już bezpośrednio z wydarzeniami z czasów stanu wojennego. Rzeczywiście upamiętniamy dzielne, szlachetne panie. Ale popatrzmy, co się dzieje teraz, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca sprawiedliwość odnośnie emerytur oprawców, emerytur tych, którzy służyli w aparacie opresji. Słyszymy, że funkcjonariusze SB nie będą mogli przeżyć za emeryturę, za przeciętną emeryturę, którą otrzymują Polki i Polacy. Oni nie będą mogli przeżyć za tą emeryturę. Dlaczego? Dlatego, że oni są przyzwyczajeni do przywilejów. Takie przywileje mieli w PRL-u, takie przywileje mieli w III Rzeczypospolitej, ale z tym już koniec. Wszyscy są równi wobec prawa. Taka jest... Taka jest właśnie wolna Polska. Jest sprawiedliwa i jest solidarna. Bóg zapłać księdzu biskupowi, ojcu dyrektorowi i wszystkim nam tu zgromadzonym za wspólną modlitwę. I szczęść Boże.